Czy może myślisz o pracy na oddziale noworodkowym albo pracy położnej w środowisku? Jak zapewne zdajesz sobie sprawę, zmiany na poziomie fizjologicznym u noworodka zachodzą w tempie błyskawicznym, dlatego my, położne, pielęgniarki, powinnyśmy jak najbardziej zaznajomić się z wszystkimi mechanizmami, które zachodzą we wczesnym okresie połogu u kobiety, ale też w okresie wczesnym noworodkowym. Jeżeli chcesz poznać technikę resuscytacji, od czego najpierw zacząć i dlaczego to te oddechy ratunkowe są tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli chcesz poznać techniki prawidłowego przystawienia dziecka do piersi i ocenić efektywność karmienia, być może pozycja krzyżowa, może pozycja spod pachy, może jeszcze pozycja klasyczna. Jeżeli nie wiesz, jaka pozycja będzie dla Ciebie odpowiednia, albo też nie wiesz, jaką pozycję doradzać swoim pacjentkom, to bardzo serdecznie polecam Ci książkę Neonatologia, zarówno pierwszy, jak i drugi tom, który traktuje nie tylko o noworodku, o jego zmianach adaptacyjnych, ale też możemy znaleźć tam informacje o mamie, jak wszystko zmienia się u mamy, jak wygląda żywienie w trakcie ciąży i jak powinno wyglądać po porodzie. Co z żółtaczką u noworodka, kiedy jest ona fizjologiczna, kiedy już mamy do czynienia z formą, z patologią, jakby nie patrzeć, bo żółtaczka jest na tyle nieprzewidywalną jednostką chorobową, że tak naprawdę musimy tutaj mieć stały nadzór nad noworodkiem i kontrolować to. Co więcej, jeżeli Cię ciekawi temat związane z układem trawiennym, jak układ trawienny funkcjonuje noworodka, dlaczego tak często występują problemy ze wzdęciami, z kolkami, chociaż kolki nie występują aż tak często, ale niestety się zdarzają, jakie jest postępowanie odpowiednie, co my jako rodzice lub my jako specjaliści, specjalistki możemy pomóc rodzicom i wiele, wiele innych rzeczy znajdziecie właśnie w książce Neonatologia. Polecam bardzo serdecznie.